Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz zapraszam na raport o stanie świata. Kolejny wakacyjny raport. W tym tygodniu odchodzimy od spraw bieżących, co nie znaczy, że ważnych. O książkach będziemy rozmawiać. Czytać należy nie tylko w wakacje. Ale tak się składa, że w wakacje mamy na to więcej czasu niż zwykle. A zatem cztery książki i muzyka. To bohaterowie dzisiejszego programu. San Francisco, podróż do Tybetu, śmieci i listy do młodego muzułmanina. Składa się to Państwu w całość? Nie musi, bo to różne tematy, ale wszystkie, mam nadzieję, intrygujące i ujęte w zaskakujący sposób. Zapraszam serdecznie na spotkanie z autorami książek, o których naszym zdaniem warto wspomnieć. Proszę pamiętać, że raport o stanie świata to program, które jest finansowane przez słuchaczy. Za to wsparcie z serca dziękujemy. Proszę odwiedzać naszą stronę www.raportostanieświata.pl i pisać na raportrosiaka@gmail.com. Chris Wawrzak jest realizatorem programu, Dariusz Rosiak czuwa duchem nad nami wszystkimi. Zaczynamy! Scott McKenzie w piosence, której tytuł to miasto będące bohaterem naszej pierwszej rozmowy w raporcie o stanie świata. Lato miłości, kwiaty we włosach, gęsta mgła otulająca most Golden Gate, gorączka złota, szaleńcy i przestępcy, wizjonerzy i mesjasze nowej Ameryki. Wolność, walka o prawa człowieka, dzielnica Castro, obywatel Milk, Dolina Krzemowa, milionerzy i bezdomni, koniec świata... Koniec amerykańskiego marzenia, a może właśnie początek. To tylko kilka haseł nierozłącznie związanych z historią miasta, które poeta George Sterling nazwał kiedyś
chłodnym, szarym miastem miłości. O tym mieście, czas zdradzić już jego nazwę, choć pewnie większość z Państwa już wie, o którym mieście mówimy. O San Francisco oczywiście. Książkę napisała dziennikarka, reporterka z zawodu amerykanistka Magda Działoszyńska-Kosow, którą mam ogromną przyjemność gościć w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziki brzeg wolności, tak brzmi podtytuł twojej książki. To są tak naprawdę chyba trzy słowa klucze. Dziki, bo dziki zachód, bo dzika gorączka złota, brzeg, bo San Francisco to skraj kontynentu, patrzący na Pacyfik, w stronę Azji, brzeg zachodniego świata. No i oczywiście wolność, bo San Francisco, jak piszesz, to najbardziej zaawansowane laboratorium testowania granic tej wolności. I rzeczywiście wolność rozumiana na wiele sposobów, wolność duchowa, obyczajowa, ale też gospodarcza, to zapewne jeden z podstawowych budulców tego niezwykłego miasta. Na początek chciałam cię zapytać jednak o położenie San Francisco, tę brzegowość, zarówno geograficzną, jak i metaforyczną. I teraz będzie cytat. Umowny geograficzny koniec zachodniego świata leży tam, gdzie wzburzone fale Pacyfiku uderzają o skalisty brzeg kontynentu amerykańskiego u wejścia do portu San Francisco, tak piszesz w swojej książce. Jaki wpływ na dzieje, na tożsamość tego miasta miało to skrajne położenie? Teraz rozmarzyłam się i pomyślałam o tym, jak byłam w tym miejscu, więc muszę powrócić do stanu mentalnego, w którym nie będzie mi dudnił ten wiatr w uszach i nie będę czuła tej podniosłości, która tam się wydarza. No, znaczenie to położenie miało fundamentalne i dzięki wizycie w miejscu, w którym no może nie tyle napisałam, co wymyśliłam ten fragment książki, ta wizyta była takim momentem przełomowym, takim trochę błyskiem w głowie, który nadał mojemu spojrzeniu odpowiednią optykę, że faktycznie to fizyczne poczucie, że stoję na takim skalistym brzegu, gdzie kurczę, coś tu się kończy, to jest koniec, ale to jest jednocześnie początek, bo dla świata Dalekiego Wschodu, który też tłumnie do San Francisco przypływał z drugiego brzegu Pacyfiku, to był początek jakiejś podróży, początek spotkania z Ameryką. Bardzo ważne miejsce. No i właśnie, tak jak powiedziałaś wcześniej, tych pojęć jest tyle, które się zbiegają w tym miejscu i każde z nich ma takie symboliczne znaczenie, że i brzeg, i początek, i koniec, i miejsce graniczne. I skrajność też. Bo i wiele skrajności przecież. Wiele skrajności, ale takich, które jakby przelewają się jedna w drugą. Czasem się uzupełniają. Także no, bardzo wiele takich abstrakcyjnych kategorii myślenia, z którymi muszę przyznać, że jako reporterka mierzyłam się długo i zastanawiałam się, czy uda mi się to połączyć w spójną całość, ale no, paradoksalnie okazuje się, że ta całość właśnie z nich się składa. Wiele sprzeczności i paradoksów kryje się w tym niezwykłym położeniu San Francisco, no bo San Francisco z jednej strony to właśnie ten bardzo dziki zachód, ten skrajny zachód, geograficznie i kulturowo, no a z drugiej strony miasto zwrócone ku Dalekiemu Wschodowi, czerpiące mądrość, czerpiące inspiracje z kultury Dalekiego Wschodu właśnie. I to jest chyba ta sprzeczność, która budowała też skomplikowaną, niejednoznaczną, można powiedzieć nawet schizofreniczną tożsamość San Francisco i cały czas jest chyba ta skrajność, ta dychotomia tam bardzo obecna. Tak, to prawda. I cieszę się, że o tym mówisz. To jest temat, który chyba po raz pierwszy się pojawia w rozmowach, które prowadzę o książce, a on jest dla mnie też bardzo ważny i drugi z momentów, który był taki przełomowy właśnie w myśleniu o tym, jak pisać, jak patrzeć na San Francisco, żeby wytłumaczyć jego wyjątkowość. To był taki moment, w którym jedna z bohaterek opisująca swoje doświadczenia z czasów hipisowskich powiedziała, że no, ciągnęli w jedną stronę ten bieg historii, a tu nagle wszystko strzeliło z powrotem. Mówiła o powrocie Ameryki do konserwatywnych wartości, do pewnych takich wartości, z których wyrosła, a potem próbowała pójść w drugą stronę. No i tutaj zaobserwowałam, że cała dynamika rozwoju miasta i bieg jego historii jest oparty no właśnie na tej dychotomii, na odbijaniu się od skrajności. Co mi się skojarzyło z symbolem yin-yang? I to jest otwieranie olbrzymiej dyskusji właśnie o filozofii Dalekiego Wschodu, ale ponieważ ona jest tak obecna w San Francisco i jak się poczyta i trochę pointeresuje bitnikami, hipisami, to siłą rzeczy ten ciąg Dalekiego Wschodu jest tam obecny
I to narzuca kategorię myślenia w ten sposób o tym mieście. To jest ta dynamika, którą nazywasz w swojej książce też boom and bust po angielsku, czyli wzrost i upadek. To jest taka dynamika, która, tak jak piszesz, wisi nad miastem jak fatum. I rzeczywiście takie poczucie nietrwałości, tymczasowości jest też wpisane w San Francisco. Nie tylko z uwagi na te inspiracje dalekowschodnie, do których nawiązałeś, które wróciły w latach 60., ale też z uwagi na tektoniczną topografię tego miasta, prawda? Powracające trzęsienia ziemi, które potrafiły zmienić całe piękne miasto w pył, to z 1906 roku, to z 1989. I w tym sensie chyba też świadomość końca świata, tej krańcowości, tej skończoności, tej brzegowości nabiera w San Francisco innego znaczenia. Taka gotowość, żeby zawsze wszystko zacząć od nowa. No tak, bo tutaj wracamy znowu do tej myśli, że każdy koniec jest początkiem i tak jak koniec kontynentu amerykańskiego dla nas, ludzi Zachodu, jest końcem, tak dla ludzi Dalekiego Wschodu może on być początkiem. No, wydaje mi się, że też właśnie no, inspirując się trochę, broń Boże, nie jestem ekspertką od filozofii Dalekiego Wschodu, dopiero swoją przygodę zaczynam z zainteresowaniem się tą tematyką, ale myślę, że no, pewne sprawy zaczynają mi być bliskie i dlatego się na nie powołuję, że to myślenie kategoriami końca i początku jest takie bardzo zakorzenione w naszej zachodniej cywilizacji. Ten mamy taki linearny sposób myślenia o świecie i historii. Natomiast ta dalekowschodnia myśli cyklami i dlatego te końce i początki są tylko fragmentami kontinuum i one się wydarzają po to, żeby mogły się nowe początki wydarzać. I patrząc z tej perspektywy, zobaczymy, że no, trzęsienie ziemi było po to, żeby mogło powstać coś nowego, innego, nie wiem czy lepszego, to jest odpowiednie słowo, ale że taka jest natura po prostu no, rzeczy, że one muszą się przepoczwarzać. Pewna energia się wyczerpuje i musi się coś wykruszyć, coś skończyć, żeby mogło się zacząć coś nowego. Akurat w kontekście trzęsień ziemi to jest bardzo, no znowu takie fizyczne, takie namacalne i w tej tektonice, jak odkryłam, że tutaj jest kolejna metafora do mówienia o tym mieście, to sobie pomyślałam, że po prostu metafora goni metaforę. I jest to zupełnie niesamowite, że na tylu poziomach po prostu tam się manifestują te same tak naprawdę jakieś odwieczne mądrości na temat natury rzeczy i świata. Z jednej strony ten dalekowschodni spokój, mądrość, kontemplacja. Z drugiej, tak jak powiedziałyśmy na samym początku, dziki zachód, bardzo dziki zachód i niezwykle fascynujący rozdział w twojej książce poświęcony gorączce złota, która wybuchła w Kalifornii, w San Francisco pod koniec XIX wieku. Nie tylko dlatego jest to fascynujący rozdział, że to jest niezwykle barwny moment w historii Stanów Zjednoczonych, ale też dlatego, że to jest chyba taki moment, który sprawia, że San Francisco staje się odrębnym punktem na mapie Stanów Zjednoczonych. Chyba znów z uwagi na swoje skrajne położenie ucieka przed wartościami protestanckimi, dominującymi na reszcie kontynentu, w szczególności w odniesieniu do etyki pracy. No i okazuje się, że tak, niedyscyplina i sumienność jest kluczem do sukcesu, ale wystarczy być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, no i mieć trochę szczęścia. Wtedy chyba powstaje nowy model amerykańskiego sukcesu. Tak było i tak chyba wciąż jest, co się do dzisiaj manifestuje w różnych dziwnych kontekstach na tym zachodnim wybrzeżu, które jest w ogóle no, taką mentalnością przesiąknięte, bo ta gorączka złota i jakby rozwój tamtej okolicy z nią związany rozlał się przecież na cały ten obszar. Jak pomyślimy sobie o Hollywood, karierach hollywoodzkich, które są takim najbardziej oczywistym symbolem właśnie wzrastania nagle w swojej karierze, to jest właśnie, to jest podobna dynamika. Natomiast tak, no gorączka złota, tylko sprecyzuję, że ona się tak naprawdę wydarzyła tam w górach, w pewnej odległości od San Francisco, ale San Francisco jako, że było portem i przyjmowało tych wszystkich śmiałków i głodnych, szybkiego wzbogacenia się młodych mężczyzn, bo to właściwie wyłącznie do nich należał tamten czas, stało się tym zapleczem gorączki złota. Takim i logistycznym, i handlowym, i siłą rzeczy na pieniądzach z tej gorączki wysnutych zaczęło wzrastać
w metropolię. I dlatego w San Francisco jest miastem, które nigdy nie było miasteczkiem, tak jak piszesz, no bo też powstawało gorączkowo, szybko. Powstawało gorączkowo i no i tutaj wracamy znowu, mamy ten boom i bust, bo ten jego rozrost z wioski na piaszczystych wydmach nad zatoką ku tętniącemu życiem miastu tam na przestrzeni no, kilku lat właściwie, to był zdecydowanie okres boomu, który się rozciągnął na półwiecze właściwie w stronę takiego. I tutaj mamy ten okres, bo też zaczęłaś w pytaniu od powrotu do kontemplacji i wartości i filozofii Dalekiego Wschodu, która jest tą jedną skrajnością, która kiedyś występowała, do tych zupełnie innych klimatów, które kojarzą się z gorączką złota i z pazernością. Pazernością, no zupełnym... Z tempem szaleńczym. Dokładnie tak. I to jest właściwie ten taki... Niestety, no bo tutaj mamy wiele takich zjawisk, które nie działają dobrze na społeczeństwo, ale to jest pewien fundament wzrostu San Francisco, o czym zresztą wspominają niektórzy, nawet nie moi bohaterowie, ale gdzieś tam w cytatach się pojawia taki komentarz na temat klęski rewolucji hipisowskiej, że ona po prostu, ona nie miała tam korzeni, bo korzenie są niestety w tym, co się wydarzyło w gorączce złota i w tym pędzie do bogacenia się, w tym nieoglądaniu się na nikogo innego, w tym waleniu kilofem w skały, żeby tylko dochrapać się tego złota i powrót tej dynamiki, tych wartości mamy dzisiaj w tym, co się dzieje w Dolinie Krzemowej. Nie chcę wyprzedzać twoich pytań, ale... Ale doskonale czytasz moje intencje, bo właśnie o to chciałam zapytać, bo bardzo ciekawie łączysz to, co działo się w San Francisco, to, co działo się w Kalifornii pod koniec XIX wieku, a z tym nowym fenomenem właśnie Doliny Krzemowej dzisiaj. Widzisz takich nieodrodnych spadkobierców poszukiwaczy złota w dzisiejszych pionierach Doliny Krzemowej i tutaj znów będzie cytat twój. W etycznej próżni Kalifornii spuszczona ze smyczy natura człowieka rozhasała się i rozbestwiła, odsłaniając zarówno najjaśniejsze, jak i najciemniejsze strony. Tutaj bym chciała oddać cesarzom co cesarskie, to znaczy to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, jestem taka bystra, tylko to jest tam powszechnie powtarzany pogląd, że to, co się dzieje dzisiaj w San Francisco jest nową gorączką złota. Zresztą jedną z wielu kolejnych gorączek właściwie, które się wydarzały, bo wspominam jeszcze o kilku takich zdarzeniach, które można tym mianem określić. No i tak, podobna mentalność cechuje rozgrywających w Dolinie Krzemowej, prezesi wielkich koncernów technologicznych z Doliny Krzemowej raczej nie mają na względzie szeroko pojętego interesu publicznego, tylko dłubią i kopią tam, gdzie im to złoto świeci i to jest tak ten to mrok. Wygląda. I to jest ten mrok, o którym piszesz, ale z drugiej strony no to też jest paradoksalne, prawda, że San Francisco było budowane, czy też charakter San Francisco był budowany na tych właśnie zdobyczach technologicznych, prawda, czy to była kolej. To też fascynująca historia tych czterech gigantów, w tym założyciela wspaniałego Uniwersytetu Stanforda, prawda, który też jest jednym z zapleczy intelektualnych Doliny Krzemowej. No ale też znów mrok, no bo do budowy kolei przecież Chińczycy byli niemiłosiernie wykorzystywani. To też tak mało znany pewnie fragment historii. No ale znów, czy to jest kolej, czy to są tramwaje? To jest miasto, które było napędzone takim marzeniem o lepszym świecie, który miał być zbudowany właśnie z odkryć technologicznych. Tak, to jest coś, co bardzo chciałam w tej książce osiągnąć, ponieważ, i dobrze, że idziesz w tym kierunku, bo jednak dominującym przekazem właśnie na temat Doliny Krzemowej w mediach dzisiaj jest przekaz zdecydowanie krytyczny i negatywny. I on jak najbardziej jest prawdziwy, bo wiele zła społecznego się dzieje w związku z tym, że tracimy prywatność, że gentryfikacja, że ta libertariańska filozofia ekonomiczna, która rozkłada troszkę na łopatki usługi publiczne i tak dalej, i tak dalej. Można by długo wymieniać. Natomiast myślę, że bardzo istotny jest ten aspekt myślenia o tym jednak, że cała nasza cywilizacja jest zbudowana, i mówię tak właściwie od zarania, o cywilizacji zachodniej i to, co się dzieje w
w technologii dzisiaj jest tylko kolejnym rozdziałem i kontynuacją tego trendu. To jest próba zrozumienia mechanizmów przyrody i wykorzystywania ich dla poprawy naszej jakości życia. No to jest po prostu wpisane w nasz kulturowy rys i tym się zresztą różnimy w dużym skrócie jak najbardziej od cywilizacji wschodu, że chcemy, pragniemy i próbujemy kształtować świat na swoją modłę. Odnieśliśmy w tym gigantyczne sukcesy i wszystko, co widzimy naokoło, jest właściwie produktem tego osiągnięcia, łącznie z tym, że niszczymy przy tym środowisko naturalne. No i tu mamy znowu odwrót. Gdybyśmy tego nie robili, tylko akceptowali wszechświat takim, jakim jest i poddawali się jego mocy i woli, to byśmy pewnie niczego nie osiągnęli, ale byśmy go też nie niszczyli po drodze. No i to jest ta znów fundamentalna dychotomia. No bo wszystko ma swoją cenę, prawda? Nieograniczona wolność też ma swoją cenę. Oczywiście. Ta nieograniczona wolność, która jest manifestowana właśnie w tym pędzie Doliny Krzemowej. Wolność to jest znów jedna z tych wartości, na których San Francisco zostało zbudowane. Wolność naszego umysłu, bo to w sumie bogacenie się jest tylko pochodną tych osiągnięć umysłowych, które napędzają rozwój technologiczny. Ale tutaj znowu w tej wolności jest jasność, jest mrok i ty o tym roku piszesz również w rozdziale poświęconym pewnie jednej z najpiękniejszych kart, na pewno najbarwniejszych chyba w historii Ameryki. Chyba wiem, o której właśnie, hipisowskie uniesienie oczywiście, lato miłości. To było rozciąganie tych granic wolności obyczajowej i nie tylko obyczajowej, duchowej, które doprowadziło, tak jak piszesz w swojej książce dosyć gorzko, do ruiny wielu osób, ale też chyba do ostatecznego końca tego marzenia właśnie, które tam się wykluwało, które chciało się zamanifestować w tym karnawale kolorowych młodych ludzi. To marzenie o wolności bez granic. No właśnie, no wolność bez granic nie istnieje, ponieważ tutaj mogłybyśmy też zacząć filozofować o naturze ludzkiej. Dopiero po ukończeniu książki natrafiłam na cytat, który też pięknie by się gdzieś w nią wpisał, ale może jest okazja, żeby zacytować go teraz. Cytat z Hermana Melvilla, też klasyka amerykańskiej literatury, który pisał o człowieku, że czymże jest, jeżeli nie rybą wolną i przytrzymaną zarazem. Więc to jest właśnie to, co trzeba zrozumieć na temat wolności. Mówię właściwie o każdym człowieku, też myśląc jakby o swojej jakiejś tam podróży duchowej czy intelektualnej, że chcemy być wolni, ale nie możemy być wolni do końca i w jakimkolwiek wymiarze, znów myśląc tutaj o różnych aspektach historii San Francisco, tej wolności poszukiwano, okazywało się, że przekraczanie pewnych granic prowadzi do jakiegoś rodzaju zguby, no, że nie możemy się uwolnić ze wszystkich jakichś, czy kajdan społecznych, czy obyczajowych właśnie, czy takich społecznych w sensie funkcjonowania jako skomplikowany organizm, gdzie jeżeli ktoś bogaci się ponad miarę, to ktoś inny spada na dno. I wracając do hipisów, no tam problem polegał na tym, że właściwie narkotyki, można powiedzieć, w dużej mierze wykończyły te rewolucje, tak powiedziałabym z angielska może brzydko, on the ground, czyli w tym Haight-Ashbury, gdzie hipisi sobie to lato miłości, hipisowskiej. W hipisowskiej dzielnicy, w której lato miłości i rewolucja dzieci kwiatów się zaczęła latem 67 roku. Też oczywiście w dużym skrócie, no szerzej jest to opisane w książce, ale znowu tutaj w tą duchową ekstazę wdarła się chęć zarobku, prawda, tych ludzi, którzy zaczęli podrzucać mocniejsze tak, narkotyki. Bo narkotyki te psychodeliczne, czyli głównie to dla nich była marihuana i kwas, LSD, to nie są tak zwane twarde narkotyki, tylko substancje psychodeliczne, które głównie wprowadzają umysł w inny stan i pozwalają, jak się często mówi, poszerzać drzwi percepcji, to znaczy patrzeć na świat mniej kwadratowo, powiedzmy. I to było paliwo, troszkę intelektualne paliwo tej rewolucji. Właśnie pozwoliło też wyobrazić sobie ten świat inaczej, tylko że on w pewnym momencie został sprowadzony, czy oni ze swoimi wyobrażeniami zostali sprowadzeni na ziemię, no bo troszkę w tym takim psychodelicznym stuporze zaczęli się zapominać i niestety zażywać też inne substancje, które, tak jak powiedziałaś, podrzucali im chętni do zarobku na tym zjawisku dilerzy.
I to była jedna z takich prozaicznych przyczyn, no bo po prostu Haight Ashbury stało się taką narkotykową norą w którymś momencie w latach 70., o czym jedna z moich bohaterek opowiada. No właśnie. I tutaj znowu mamy boom and bust, prawda? Tutaj mamy znowu boom and bust, tak. Większość dzielnic w San Francisco, które były powiązane z jakimś ruchem, z jakimś zjawiskiem, przeszła taką przemianę. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że twoja książka jest również bardzo taką wartką opowieścią reporterską. Tam jest dużo anegdot, tam jest dużo smaczków wynikających z takiej twojej bardzo intensywnej reporterskiej obserwacji i obecności. I muszę cię zapytać o jedną rzecz. Powiedz, jak spotkałaś byłego kochanka Allena Ginsberga. Allen Ginsberg, przypomnijmy, był wielkim poetą, no jednym z guru właśnie tej wielkiej hipisowskiej rewolucji w Stanach. I bitników, intelektualistą, tak. Taka postać górująca w ogóle nad kontrkulturą. To było zdecydowanie niezwykłe zdarzenie, które muszę powiedzieć, że ono się wydarzyło dosyć późno, pod koniec mojej podróży, właśnie w takim momencie, kiedy mi się wydawało, że ja już tego żywego klucza do świata bitników nie znajdę, ale ponieważ trochę już się otworzyłam właśnie na takie reporterskie podejście z gatunku zen, to znaczy zobaczę, co do mnie przyjdzie, a na pewno przyjdzie. Ta kosmiczna energia ściągnęła mnie w pewnym momencie do księgarni Dog-Eared Books w dzielnicy Castro i muszę tutaj też oddać mojemu mężowi to, co jest mu należne, ponieważ on parę razy, ja czasem mówię o takich zrządzeniach losu, które się wydarzyły na drodze mojej do napisania tej książki, a często on był taką osobą, która mnie popychała, żeby to przyjąć. I do tej księgarni mieliśmy w ogóle nie wejść, bo byliśmy akurat wtedy razem, bo ja już byłam zmęczona, bo mi się nie chciało, ale ktoś mnie tam zaciągnął i namówił, żebyśmy do tej księgarni weszli. I ja zaczęłam przeglądać książki, jakąś książkę o bitnikach właśnie wynalazłam, też zupełnie przypadkiem. Udałam się z nią do kasy. I sprzedawca, który mnie obsługiwał, zapytał się, czy ja się bitnikami interesuję. No tak, interesuję się. A to chodź, coś ci pokażę. Zabrał mnie do stolika z albumami, otworzył taki przepastny, ciężki album, na stronie, na której było zdjęcie Allena Ginsberga już w podeszłym wieku i jakiegoś młodego chłopaka, który okazał się być tym właśnie Markusem, który mnie obsługiwał, i tenże Markus okazał się być długoletnim partnerem, kochankiem, ostatnim w dodatku Allena Ginsberga. Był z nim do końca życia. Był z nim do końca życia, tak, tak, tak. Był z nim w takim, oczywiście długa historia, bo tam perypetie miłosne tamtego pokolenia to jest materiał na osobną książkę i takie książki zresztą istnieją. Ale no klucz się znalazł. A niestety nie zdążymy opowiedzieć o wszystkich niezwykłych, barwnych bohaterach San Francisco. Na przykład Joshua Norton, który nazywał się potem Nortonem I, cesarzem Stanów Zjednoczonych i protektorem Meksyku. Niezwykła postać, szaleniec można powiedzieć, a z drugiej strony patron San Francisco, taka jedna z ofiar gorączki złota, który w wielu pubach zdaje się tak, jest taką maskotką. No też żałuję, nie poświęcam mu tak dużo miejsca, jakbym chciała, no bo też właśnie niestety nie da się zmieścić wszystkiego, a przy miejscu tak barwnym, tak złożonym i tak piętrowym jak San Francisco, naprawdę to też było duże wyzwanie właśnie, żeby jakoś wycyzelować między gęstością tej narracji i obecnością tam różnych postaci. To powiedz jeszcze o swoim ulubionym miejscu w San Francisco. To jest ciężkie pytanie na koniec. Gdybyś mogła przenieść. Tak, ja myślę, że mam sentyment do tego miejsca, od którego zaczęłyśmy, bo to było miejsce takiego objawienia dla mnie. Może zdradzę, co to za miejsce, chociaż ono się stosunkowo wcześnie pojawia, więc czytelnicy od razu się przekonają. To miejsce nazywa się Land's End. To jest taki park właściwie, którym można się przespacerować na skraju San Francisco. On jest zupełnie w poprzek tak zwanych turystycznych szlaków, bo rzadko się opuszcza, myślę, centrum San Francisco, a to jest na jego przeciwległym krańcu, właśnie tam na wybrzeżu Pacyfiku, już poza zatoką. I tam jest też takie miejsce, no właśnie, jeżeli ktoś chce poczuć jakiś taki prąd, który go przeszywa dziwny, to polecam odwiedzenie. Tam jest też taki
dziwny labirynt zbudowany przez kogoś na takim fragmencie skalistego, płaskiego wybrzeża, z którego można popatrzeć i na ocean, i na most, i na przeciwległy brzeg zatoki. Ja się nie podjęłam rozszyfrowywania znaczenia tego labiryntu, ale bardzo mi się spodobało, że on tam jest. Takie miejsca często znajduję w Atlas Obscura. Nie wiem, jeżeli ktoś zna, to pewnie wie, a jeżeli nie zna, to polecam. Ciekawe, nieodkryte miejsca w tych miejscach, co się wydają całkowicie odkryte. No to jeszcze jedno pytanie na sam koniec. O piosenkę, tym razem Billy'ego Joela, We Didn't Start the Fire. Czy możesz powiedzieć, dlaczego od jej refrenu postanowiłaś rozpocząć swoją opowieść o San Francisco? A to też fajne pytanie. Myślałam, że nikt o to nie zapyta, bo to jest tak troszkę od czapy chyba. To jest też akurat zasługa mojego męża, który, no muszę to powiedzieć, bo to jest dla mnie takie osobiście bardzo, bardzo ciepło mi się na sercu o tym robi, jak o tym myślę. Ja amerykanistka, która wydaje mi się, że o kulturze amerykańskiej wiem wszystko albo prawie wszystko, i mój mąż, który akurat tym kręgiem kulturowym się specjalnie nie interesuje, wytłumaczył mi, o co chodzi w tej piosence, która zawsze dla mnie była takim, ja nie słyszałam tego tekstu, a ten tekst to jest hymn manifest kulturowy o historii Stanów, w którym właśnie manifestuje się podobna dynamika historyczna, której ja pisałam. Boom and bust. Boom and bust i takie no, początki i końce, bez których się nie obędziemy, i one są tam pięknie widoczne. To jest jedna sfera, a że u mnie wszystko ma kilka, to jeszcze muszę o tym ogniu powiedzieć, bo tam się pojawia ogień. Też pewnie w kontekście samej piosenki można go różnie rozumieć, ale o tym, kto zaczął palić ogień. Kto rozpalił ogień. No my go rozpaliliśmy i tak to wszystko się zaczęło. I czy to dobrze, czy to źle, a książka kończy się Burning Manem, którego rytualnym obrządkiem jest palenie kukły człowieka, i to też mi się jakoś pięknie łączyło. I takie jest motto i taka jest klamra. Polecam piosenkę, jeżeli ktoś nie zna, bo może tak być, wydaje mi się, że nie byłam jedyną osobą, która nie słyszała tekstu. To na szczęście możemy ją za chwilę zagrać. Piękna piosenka amerykańskiej historii, tak. Dziękuję bardzo. Gościem raportu o stanie świata była Magda Działoszyńska-Kosow, autorka książki San Francisco, Dziki brzeg wolności. Dziękuję bardzo. No go. You do sing and ring. Hey, Ola and Kennedy. Chubby Checker.
Raport o stanie świata dziś w wydaniu wakacyjnym. Mówimy o książkach, bo warto czytać. Jedni powiedzą, że są efektem ubocznym naszego wygodnego stylu życia. Inni, że wyznaczają porządek świata, dzieląc go na strefy biedy i dostatku, bo ci bogaci je produkują, a biedni są nimi zasypywani. Być może trudno o bardziej paradoksalny opis śmieci, bo o nich właśnie mowa. Śmieci kojarzą się raczej z chaosem, bałaganem, a nie porządkiem. Ale być może historia śmieci, jak powstają, w jaki sposób przemierzają świat, gdzie trafiają, gdzie zalegają, gdzie się kryją, buduje pewien porządek, być może niesprawiedliwy, ale z pewnością dobrze opisujący czasy, w których żyjemy. Książkę o śmieciach, i taki jest właśnie jej tytuł, napisał Stanisław Łubieński, pisarz, dziennikarz, a także ukrainista i kulturoznawca, który jest ze mną w studiu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od definicji, bo ty tę definicję śmieci bardzo w swojej książce rozciągasz, nazywając śmieciem czy też odpadem nie tylko to, co przestaje być nam potrzebne i co wyrzucamy, ale też na przykład dym buchający z komina, pestycydy, które zalegają w glebie. Z drugiej strony szukasz też pierwszych polskich śmieci i trafiasz na odpadki po pracach krzemionkowskich górników. No, fascynujący opis śmieci. Po co tak szeroko myśleć o śmieciach? Mnie to uderzyło, że śmieci pojmowałem bardzo wąsko i moja pierwsza intuicja związana z planem pisania tej książki była taka, że będę śledził swoje własne śmieci domowe i że wyrzucę je do śmietnika, a potem dowiem się od firmy, która je zabiera, co się z nimi dalej dzieje. No i właściwie uderzyłem nosem o szybę niemal natychmiast, bo okazało się, że firma, która odbiera moje śmieci, owszem, chętnie się zgodzi, żebym się przejechał śmieciarką, ale już firma, która dalej przejmuje te śmieci, bo to wcale nie jest oczywiste, że to jest jedna i ta sama firma od A do Z, od początku do końca tej drogi, ta kolejna firma już nie wykazała woli współpracy i rzeczywiście okazało się, że po prostu temat tych śmieci jest naprawdę na wielu tonach szarości się rozgrywa i naprawdę czerni i biel to nie są jedyne kolory. Myślę, że też nieprzypadkowo kojarzymy te wszystkie historie o płonących wysypiskach. No, jest trochę tak, że nie zawsze to są czyste interesy. No więc ja się nie dowiedziałem, co się dzieje z moimi śmieciami, ale w międzyczasie też udało mi się dotrzeć do innych firm i zajrzałem i do sortowni, i do spalarni, i jeździłem tą śmieciarką, ale też poczułem, że ten temat mnie tak literacko nie niesie i że właściwie im więcej dowiadywałem się o tych śmieciach domowych, tym bardziej ten temat wydawał mi się taki na jeden rozdział bardziej. I postanowiłem poszukać szerzej. Takie pytania się, kiedy się myśli o śmieciach, to się rodzą takie dziwne pytania w rodzaju, jakie były pierwsze śmieci, albo jakie były śmieci 30 lat temu, śmieci, które nie bardzo pamiętam, może bardzo przez mgłę. I jak to wszystko przebiegało, jak to się stało, że tych śmieci nagle jest tak dużo,
jak to się dzieje, że śmieci sprzed 50 lat są praktycznie nieznajdowalne i nie są tak widoczne, natomiast jest fura nowych śmieci, która no nieprędko zniknie. No i kiedy się to wszystko, to szaleństwo się na dobre zaczęło tak naprawdę? To jest rzeczywiście chyba jeden z moich ulubionych rozdziałów w twojej książce, ten poświęcony właśnie dziejom śmieci, bardzo długim dziejom, sięgającym przecież tysiące lat wstecz i przez bardzo długi czas to tak naprawdę trwała historia recyklingu, prawda? Przerabianie, przetapianie rozmaitych metali, cennych kruszców na coraz to nowe, inne przedmioty. I ten recykling przez tysiące lat był tak naprawdę podstawą handlu, podstawą możliwości, nie wiem, czasem prowadzenia wojen, jakimś takim fundamentem, na którym opierała się i rozwijała nasza cywilizacja. Mhm. I to pokazuje też, jak śmieci, jak nasze podejście do śmieci, to co my z nimi robiliśmy, no wówczas być może nie myślano też o tych odpadkach jako o śmieciach, ale właśnie jako jakimś takim tworzywie, surowcu, z którego można coś nowego zrobić. I to jest bardzo fascynująca część nie tylko historii śmieci, ale historii też nas samych, no naszej cywilizacji. No rzeczywiście jest tak, że przedmioty kiedyś miały długie życie. Ludzie byli biedniejsi, więc nie wyrzucali nic pochopnie. Teraz otacza nas tyle przedmiotów, że mamy poczucie nadmiaru. Nauczyliśmy się też te rzeczy wyrzucać. Tak sobie myślę, że gdyby mój jakiś pradziadek zobaczył, jak pozbywamy się tych wszystkich plastikowych pudełek codziennie dziesiątek, to by się w głowę pukał, no bo przecież takie pudełko może się do czegoś przydać. Tak, ale to też się samo z siebie nie wzięło. Jasne. Ten sposób, w jaki my zaczęliśmy traktować śmieci, był następstwem pewnych zmian cywilizacyjnych. I na przykład piszesz o tym, że tak naprawdę kres tej kultury recyklingu nadchodzi wraz z kulturą dbania o higienę, wraz ze świadomością istnienia zarazków, odkryć w dziedzinie biologii, medycyny. No to pokazuje, że nasza produkcja śmieci, nowa produkcja, większa produkcja śmieci, inne do nich podejście, no to co dzisiaj nazywamy problemem ekologicznym, to wszystko szło w parze z postępem. Tak, no właśnie, to jest bardzo interesujące, że no my jakby nie patrzeć, jesteśmy... Dużo zawdzięczamy tym wszystkim wynalezionym tworzywom i jesteśmy beneficjentami wielkimi tego skoku, który się dokonał, ale faktem jest, że przez wieki rzeczy trwały. Wspomniałaś o tym kruszcu przetapianym w nieskończoność. Ciekawe jest na przykład to, że chociażby ubrania miały bardzo długie życie. W nieskończoność je cerowano, odwracano mankiety, kołnierzyki, doszywano jakieś kawałki. Koleżanka mi mówiła o jakimś komiksie, który zresztą muszę sobie znaleźć, na temat tego, jak pewien płaszcz przez dziesiątki lat wędruje i na końcu pojawia się już w formie tylko łatki na jakimś ubraniu. Rzeczywiście tak było. Ciekawe takie, że jakieś, powiedzmy, wątki z tego tematu second handu ubraniowego możemy spotkać nawet w XVI wieku. Były takie historie, że po prostu kwitła kradzież ubrań z nieboszczyków w czasach zaraz. Więc wyobraźmy sobie, mamy już małe pojęcie na temat tego. Dzisiaj byłoby to absolutnie niemożliwe. Na temat epidemiologii, no ale wtedy ludzie oczywiście nie bardzo wiedzieli, dlaczego chorują. No i nagle w masowych grobach pojawiało się mnóstwo ubrań. No i oczywiście znajdowali się na niechętni, przyczyniając się walnie do tego, że choroba krążyła i hulała w najlepsze. I te ubrania po prostu były wykorzystywane wielokrotnie przez różnych ludzi i na pewno nie było tak, że coś ktoś wyrzucał, bo mu się znudziło. Jeszcze taki ciekawy wątek. Ja czytałem sporo
o amerykańskim tym świecie śmieci. Wydaje mi się, że tam te badania są bardzo zaawansowane, interesujące i w jednej z książek przeczytałem o tym, że kwitł taki właśnie second hand w domach wielkich posiadaczy na przykład i tam po właścicielu ubrania donoszali jego niewolnicy. To wydaje mi się dosyć interesujące, bo dochodziło do takiego rodzaju konfliktu, że niewolnik chodzi w stroju pana, jest to jakieś takie zaburzenie i proszę sobie pomyśleć o tym, że to był niewolnik domowy, to był ten najbliżej pana, a ci niewolnicy domowi byli oczywiście dosyć znienawidzeni przez niewolników, którzy musieli pracować w polu. A kiedy nosili jeszcze ubiór pana, no właśnie, to też oni nienawiść była jeszcze większa. Byli kolaborantami w pewnym sensie. To trochę mi to przypomina te historie z czasów rabacji galicyjskiej, kiedy powstańcy Jakuba Szeli wdzierali się do dworów i mordowali tych panów, ale przy okazji mordowali różnych tam pomagierów, którzy byli jak najbardziej chłopami, tylko takimi dworskimi chłopami, którzy nie dzielili tej niedoli z tą właśnie masą pańszczyźnianą. No właśnie, śmieci, odpadki, te rzeczy niepotrzebne opowiadają fascynujące historie. Zaczęliśmy wyrzucać, dlatego że zaczęliśmy się uczyć higieny, to o czym wspomniałeś, prawda, te ubrania, które niegdyś były zabierane z strumień, czy też z grobów. Tak. Ale też ta kultura łatwiejszego wyrzucania, czy też może moda na jednorazowe produkty, wiązała się też ze zmianami w myśleniu o nas samych, z pewnymi aspiracjami nowoczesnego świata, prawda? Mhm. Jednorazowe opakowanie, czy też jednorazowe kubki, talerzyki oznaczały wolność dla kobiet, tak? Były reklamowane. Za tą kulturą jednorazowości, jednorazowych śmieci, prawda? Mhm. Produktów jednorazowego użytku też kryło się pewne marzenie o społeczeństwie, które jest bardziej mobilne, którego nic nie trzyma, które jest też gotowe na zmianę. No tak, oczywiście jednym z takich sprytnych posunięć reklamowych było to, że po prostu to wyrzucanie kojarzono z progresem. Jednym z takich pierwszych przedmiotów jednorazowych, prawdziwie jednorazowych, były podpaski, które początkowo były kierowane do pań z wyższych sfer, bardziej majętnych, no bo nie były to tanie przedmioty, ale z czasem podpaski poszły w lód, że tak powiem, i reklamowano je właśnie w takich prostszych, że tak powiem, domach, sprzedając takie pragnienie o wyższych aspiracjach, o awansie społecznym, o jakimś zakorzenieniu też w nowym miejscu, bo podpaski były wynalazkiem amerykańskim i kiedy ten target reklamowy się zmieniał, on po prostu miał być skierowany do emigrantek, pierwszego pokolenia ludzi, którzy przyjechali do Stanów. I chodziło o takie poczucie ich zakorzenienia w tej kulturze, że wybierając jednorazowość, stają się Amerykanami, że tutaj się tak żyje. Tutaj jest taka kultura, że rzeczy się nie wykorzystuje w nieskończoność, jak w tej starej, nudnej, zaśniedziałej Europie, tylko w Stanach po prostu wszystko idzie do przodu i jak nam się coś znudzi albo trochę poużywamy, to możemy bez wyrzutów sumienia się tego pozbyć. No i tak to się stało, że ta mania zawładnęła całym światem. Bo też te wszystkie przedmioty jednak z czasem stały się coraz tańsze. No i tak, nie ma takiego miejsca, gdzie by te jednorazówki nie leżały gdzieś. Ale tu nie chodzi też tylko o jednorazowe przedmioty, ale w ogóle o taką chęć zmiany, co też bardzo mocno wybrzmiało w przemyśle motoryzacyjnym, prawda? Że okazało się, że fajnie jest zmieniać samochód i to były lata 20, jeżeli się nie mylę. Tak, i wszystkiemu temu przyświecało takie hasło piękne, progresywna
dezaktualizacja. Tak, tak. To po polsku brzmi trochę koślawo, ale nie potrafiłem wymyśleć nic lepszego. Tak naprawdę o to chodziło. Chodziło o to, że nie wyrzucamy przedmiotów, tylko one... Że się ich tak kreatywnie pozbywamy i robimy miejsce dla nowych. Może to trochę na tym polegało. Rzeczywiście zaczęło się od samochodów, a właściwie od rywalizacji wielkich firm motoryzacyjnych. W latach 20. oczywiście najmocniejszą pozycję miała firma Henry'ego Forda, ale General Motors już tam mu dyszało w kark i General Motors, Ford był jednak takim staromodnym biznesmenem, on uważał, że jak się zrobi dobry samochód, to można nim jeździć całe życie. No ale General Motors szybko zrozumiało, że bardziej wydajny biznesowo będzie taki model, że ludzie jednak będą chcieli czegoś nowego stale. Więc zaczęto w nich wywoływać poczucie, że coś ich omija, że sąsiad ma coś fajnego, a oni tego nie mają. I co roku zaczęli wypuszczać nowy model samochodu, który właściwie niespecjalnie różnił się od tego modelu z roku ubiegłego, ale był trochę nowszy, trochę zmieniały się jego kształty. I w ten sposób wywoływano takie poczucie, że liczy się to, co jest nowe, a stare jest nudne i dla dziadka. No i Ford musiał się tym regułom też poddać, bo zaczął po prostu na tym rynku przegrywać. Trudno nie odnieść takiego wrażenia, jak myśli się o tym wszystkim, że śmieci pojawiają się, czy też nadmiar śmieci, czy też nowe śmieci pojawiają się właściwie w takich najlepszych czasach, w czasach postępu, czasach nowych odkryć, czasach optymizmu, bo na przykład taki właśnie trend produkowania do dużej ilości śmieci, który pojawił się w XX wieku w związku z tymi wszystkimi rzeczami, o których powiedzieliśmy, został przerwany na czas II wojny światowej, o czym piszesz w swojej książce. Co znów bardzo jasno pokazuje, że śmieci nie są tylko efektem ubocznym naszej cywilizacji, czy czymś takim oddzielnym, ale są częścią postępu i jak powiedziałeś na samym początku, że ta historia śmieci nie jest tylko czarna albo tylko biała, tylko są też odcienie szarości. To chyba to jest jeden z tych przykładów, prawda, że my bardzo lubimy się dystansować od tych naszych śmieci, a one jednocześnie są częścią tego, co najlepsze w naszych dziejach. No, trochę pewnie tak. No, rzeczywiście to jest tak, że cały nasz świat jest tak skonstruowany, żebyśmy z tymi śmieciami nie musieli za dużo przebywać, bo wiadomo, że śmieci to jest choroba i chaos i ogólnie śmieć nie ma w dobrej konotacji. Oczywiście śmieci muszą jak najszybciej znikać sprzed naszych oczu i mamy wszyscy skłonność do tego, żeby tak się dobrze czuć z tym, że ich nie ma i nie zastanawiać się, co się może z nimi dziać. Mnie to właśnie uderzyło, kiedy zaczynałem pisać tą książkę, że ja się nigdy tym nie interesowałem, co się z tymi śmieciami dzieje, że w ogóle nie poświęciłem temu ani jednej myśli w swoim życiu. I może właśnie pierwszy raz jakieś 2,5 roku temu zacząłem myśleć o tym, co tam się dalej dzieje, jaka jest dalej historia tych wszystkich przedmiotów. Wydaje mi się, że to też się zbiegło z jakimś takim generalnym poczuciem, że te śmieci nas zasypują. Na pewno w tych śmieciach właśnie odbija się aktualny moment historii. Chciałam cię jeszcze na koniec zapytać o to, w jakim miejscu teraz się znajdujemy, bo powiedzieliśmy o tym, że ten nadmiar śmieci, te nowe śmieci pojawiają się często w najlepszych momentach dla człowieka. Teraz to nie jest dobry moment dla człowieka. Mamy przede wszystkim ogromny kryzys związany z pandemią koronawirusa i rzeczywiście wydaje się, że ta planeta odetchnęła, czy też cały czas jeszcze oddycha z pewną ulgą. Czy to jest właśnie element tego cyklu, który opisujesz w swojej książce, że kiedy nastaje kryzys dla człowieka,
to tych śmieci jest mniej? Na początku tak było, ale teraz czytałem takie z początku lipca informacje ze Stanów, że śmieci jest znacznie więcej niż było, bo generuje je chociażby to, że bardzo dużo ludzi pracuje w domu. I pracując w domu, po prostu więcej konsumują w domu i rzeczywiście jest zauważalny, wyraźny przyrost ilości śmieci. Wiele miast ma problem z zagospodarowaniem tych śmieci. No, nie mamy skłonności do myślenia o tym, że ludzie, którzy wywożą nasze odpady, są bohaterami naszej codzienności, ale niewątpliwie są. Tak samo jak policjanci i strażacy, gdyby nie oni, po prostu utonęlibyśmy we własnych odpadkach i umarlibyśmy na różne paskudne choroby. Także no, niewątpliwie było takie poczucie, że ziemia może odetchnie, bo gospodarka trochę się sypie, więc spada produkcja i zanieczyszczenie. No ale oczywiście, kiedy przeminął ten czas tego lockdownu, kiedy po prostu wszyscy zachowywali się trochę panicznie i różne działalności były wygaszane, tak teraz jednak trochę uczymy się żyć w tym zagrożeniu i jest taka chęć nadrabiania strat. I mam poczucie, że niestety wszystkie te problemy wrócą ze zdwojoną siłą, plus masa odpadów po-covidowych, czyli rękawiczek i maseczek, które przecież widzimy codziennie na ulicy. No i tym samym pisze się kolejny rozdział historii o naszych śmieciach. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Stanisław Łubieński, pisarz, dziennikarz i autor książki o śmieciach. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata to Państwa program. Dziękujemy z serca za wszelkie wsparcie, finansowe i duchowe. Dzięki niemu ten program może istnieć. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu. Zwłaszcza teraz, w tak trudnym momencie, Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg, Mariusz Drużyński, Piotr Jedliński i Patrycja Macjon z Ratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Zbigniew Korsak, Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller, Paweł Nowy Nowak. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Przed Tobą wodo przejrzysta.
liście magiczna, dumny górski strumieniu, krynico prześliczna. Stoję oto wśród ciebie, przejrzyste powietrze, pełne dobrej nadziei, że się niebo przetrze. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to wątpliwość. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda. Powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Błękitne są świty i zmierzchy, błękitny czas przyszły i przeszły. I wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Stoję na tobie, ziemi, przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Hanna Banaszak w raporcie o stanie świata w piosence Stoję na tobie ziemio do tekstu Wojciecha Młynarskiego. Mówiłam, że Dariusz Rosiak czuwa nad nami duchowo? Okazuje się, że nie tylko. Następnego gościa zaanonsuje właśnie on. Drogą powietrzną mogłabym dotrzeć do stolicy Tybetu Lhasy w niecałe 24 godziny, ale taka podróż jest jak cesarskie cięcie, zbyt szybkie przejście z jednego świata w drugi, bez prawdziwego mozołu drogi. A ja chciałabym zrozumieć niewypełnioną przestrzeń, która wyrasta już pół dnia drogi od Moskwy, ciągnie się przez całą Syberię i Mongolię, aż do Chin. To jest cytat z książki, o której porozmawiamy. Jej tytuł Pociąg do Tybetu, a jej autorka, Maja Wolny, jest z nami. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Dwa słowa są w tym tytule, nie licząc trzeciego oczywiście, który je łączy i ma znaczenie wyłącznie gramatyczne, ale te dwa słowa, pociąg i Tybet,
to nie wiem, czy powinienem tak powiedzieć, że to są główni bohaterowie, ale na pewno główne treści tej książki, główne wątki tej książki, i to linearnie rzecz biorąc. Pierwsza część jest o podróży, a druga jest o miejscu docelowym. Więc prosiłbym cię, żebyś na początek wytłumaczyła, dlaczego pociąg? Dlaczego rzeczywiście nie wsiadłaś w ten samolot i nie pojechałaś, nie poleciałaś do Lasy, skoro cię interesuje Lhasa i Tybet? No, jeszcze poza tym pociąg ma to drugie gramatyczne, po polsku ma to drugie cudowne znaczenie, taki pociąg, przyciąganie niemalże do tak, Tybetu. Siła atrakcji. Siła atrakcji, ale rozumiem, że tobie chodzi o wyjaśnienie. Nie, dlaczego no bardzo, pociąg... bardzo dobrze, że również zwróciłaś uwagę na to drugie znaczenie, jasne. Tak, i to jest tylko w polszczyźnie właściwie, chyba z języków, które znam, jest ta cudowna zbieżność, która mi bardzo, bardzo się podoba, bo ja mam pociąg do samych pociągów, ale mam też właśnie pociąg do Tybetu, który w sobie odkryłam, więc dlaczego kolej? To rzeczywiście jest coś niesamowitego, jeśli się chce zrozumieć, jeśli się chce jakoś przeniknąć, wniknąć w taką podróż, która rzeczywiście zajmuje tysiące kilometrów, to bardzo ciężko jest, myślę, tak się katapultować, teleportować niemalże. I ja już ja w życiu bardzo wiele podróży odbyłam samolotem i zawsze miałam takie wrażenie, że w jakiś dziwny, nienaturalny sposób przenoszę się w miejsce, które jest mi obce, w miejsce, które wcale mnie jakoś do siebie ani nie zaprasza, ani nie woła. Natomiast pociąg daje jednak takie złudzenie, że ta podróż, że jesteśmy do tej podróży jakoś przygotowywani. Na przykład i zmysły, i ciało może się przygotować, może się przystosować do tej zmiany. Te strefy czasowe na przykład. To jest coś tak niesamowitego, prawda? Jak lądujemy samolotem, to stewardessa nas informuje, że oto w tym miejscu mamy taką i taką godzinę czasu lokalnego i ciało, człowiek musi się do tego przystosować. Natomiast w pociągu zaznajemy takiego zagubienia w czasie i przestrzeni, które się ciągnie godzinami. Więc ja myślę, że ta metafora właśnie takiego cesarskiego cięcia przeciwstawionego do jakiejś takiej właśnie drogi mozolnej bardziej, ale takiej jednak bardziej naturalnej jakoś mi cały czas towarzyszyła przez tą bardzo długą podróż koleją. To jest pociąg, to też jest takie magiczne miejsce, prawda? To znaczy w zasadzie się nie ruszasz, możesz co najwyżej chodzić w tej z powrotem po korytarzu, przenosisz się z miejsca na miejsce, równocześnie to świat się rusza dookoła ciebie, prawda? Tak, i to jest w ogóle cudowne, bo jest się w takiej pustelniczej celi przedziału, no chyba, że jest w nim wiele osób, bo tak też się zdarza, ale przez wiele odcinków można mieć takie szczęście, że jest się tylko w jakimś niewielkim gronie podróżnych albo w ogóle zupełnie samemu. No i faktycznie ten świat umyka za oknem. Tutaj ma się czytanie, albo pisanie, albo słuchanie muzyki, bo to są właściwie te trzy opcje. Więc to jest takie bardzo medytacyjne, powiedziałabym, bo ten stukot kół miarowy i ten umykający świat, jakoś to jednak nawet jest chyba udowodnione, że ta kreatywna półkula mózgowa pod wpływem właśnie takiej monotonii podróży, zwłaszcza pociągiem, się szczególnie uaktywnia. I ja myślę, że ponieważ większa część mojej książki powstawała w pociągu, i myślę, że gdyby nie to jakieś takie cudowne działanie, to pewnie bym dłużej w ogóle, dłużej pisała. Także myślę, że ta podróż pociągiem, mimo że mozolna i długa, to jednak do wielu rzeczy prowadzi na skróty. A to bardzo ciekawe, co powiedziałaś. To znaczy, ty pisałaś, już jadąc bezpośrednio zapisywałaś to, co widzisz, czy to, co myślisz, i to znalazło się w ostatecznej wersji książki? Tak, ja myślę, że jakieś 60% tej książki powstawało w podróży. No i trudno określić, ile dokładnie w przedziałach kolejowych, bo rzeczywiście czasami było ciężko, bo było tłoczno, ale bardzo dużo naprawdę udało mi się napisać, stworzyć albo takich notatek bardzo mocnych, albo już nawet i gotowych rozdziałów.
w rozmaitych pociągach. Także to jest taka informacja właściwie bardziej insiderska dla mnie, ale chętnie się z nią dzielę. Otóż jeśli Państwo uważacie, że macie coś ciekawego do zapisania, to może warto wsiąść do pociągu, do Lasy albo do innego miejsca, bo w pociągu rzeczywiście świetnie się pracuje i tutaj faktycznie część tej mojej książki w tym pociągu powstawała. Nie wiem, czy to czuć, nie wiem, czy to słychać. Ja muszę powiedzieć, że te fragmenty, nie wiem, czy one były pisane w pociągu, tak mi się wydaje, że mogły być pisane w pociągu, że one są dla mnie przynajmniej najbardziej wciągające w tej książce. Może dlatego, że one są też najbardziej osobiste. Choć przecież spotykałaś w tej podróży całą masę, spotkałaś niezwykłych postaci, również w pociągu. Opowiedz, bo to jest niezwykłe przeżycie, prawda? Kiedy, ja jeszcze pamiętam w dawnych czasach, jak jeździłem pociągiem do Paryża i spotykasz przez 24 godziny, wtedy 24 godziny pociąg jechał, spotykasz ludzi, którzy wsiadają, potem wysiadają, przez moment z nimi rozmawiasz, oni stają się częścią twojego życia przez moment i rzeczywiście w nim się zagnieżdżają, po czym wychodzą, już nigdy w życiu nie będziesz miała z nimi kontaktu, prawda? To jest tak ulotne, bo wiemy o tym doskonale, że ich nigdy w życiu już nie spotkamy. Także rzeczywiście to jest takie bardzo niesamowite, taka w ogóle bardzo ładna metafora życia. A przy tym bardzo tradycyjne, prawda? To znaczy my w tej chwili przyzwyczajeni jesteśmy rzeczywiście do tego skakania z miejsca na miejsce, prawda? Dzisiaj Toskania, jutro Bali, pojutrze Kanaryjskie, a za 2 tygodnie Karaiby, prawda? Jak ktoś ma pieniądze, to może tak sobie jeździć. Zresztą w tej chwili te podróże nie są przecież takie drogie jak kiedyś. Ja właśnie mam taką nadzieję, bo ja też tak skakałam i też tak jeździłam. Mam pewną nadzieję, że to się zmieni na korzyść dla Ziemi, dla planety, a na niekorzyść dla tych, co tak lubią bardzo skakać i odbywać takie instagramowe podróże, gdzieś dolecieć, wyskoczyć z samolotu, pstryknąć parę zdjęć i wrócić. Myślę, że to się jednak trochę zmieni. Już takie jakieś zachęty do takiego krótkiego, szybkiego konsumowania podróżniczego. Myślę, że to się zmieni i w związku z pandemią, i w związku z zagrożeniami klimatycznymi. To myślę, że nam wszystkim to trochę dało do myślenia. Teraz na przykład ja sobie wyznaczam taką granicę 1500 kilometrów. Jeśli gdzieś podróżuję dalej niż 1500, no to jednak w ten samolot wsiądę. Natomiast krócej to staram się jechać pociągiem, chyba że mam dużo czasu, tak jak podczas podróży do Tybetu. No niemniej jednak widzę, że lotniska są tak opustoszałymi, obumarłymi niemal miejscami obecnie, że nie wiem, jak długo to potrwa, ale jest rzeczywiście takie poczucie, że coś się przewartościowało i może właśnie na korzyść pociągów. Na ile to była podróż zaplanowana, a na ile improwizowałaś po drodze? Podróż do Tybetu, w ogóle samo bycie w Tybecie, niestety nie może być improwizacją ze względu na te wymogi takie konieczne. Jak się przygotowywałam do podróży, jeszcze jakiś czas temu, to nie zdawałam sobie sprawy, że podróżowanie po Tybecie jest tak skomplikowane, że nie można mieć tej podróżniczej wolności, że rozbija się namiot w jednym miejscu, idzie się szlakiem albo nawet i po bezdrożach jakiś nocuje u ludzi. Ja sobie tak to wyobrażałam. Myślałam, że ten dach świata może jakoś politycznie zniewolony, ale jednak, że dla podróżników, dla turystów ta wolność tutaj będzie. No i jednak tego absolutnie nie ma. Właściwie każdy krok w Tybecie, taki krok turysty, podróżnika, musi być wcześniej zakontraktowany, zaplanowany. I w ogóle nie można się poruszać samodzielnie po Tybecie, z wyjątkiem stolicy, Lasy, gdzie tutaj pewna dowolność istnieje, choć jest się oczywiście przez Wielkiego Brata obserwowanym i tysiące oczu checkpointów policyjnych, patroli wciąż nas śledzą. Niemniej jednak poza miastem nie ma możliwości takiego swobodnego przemieszczania się. Wszystko jest konieczne, każdy właściwie nowy etap podróży trzeba odbywać w towarzystwie przewodników,
którzy są oficjalnie wynajęci, przyznani nam. My nie mamy wpływu, nie możemy powiedzieć, że chcielibyśmy z kimś takim a takim podróżować. Nie, dostajemy po prostu takiego przewodnika i najczęściej też kierowcę, więc podróżowanie po Tybecie jest też bardzo kosztowne, dlatego że to jest ta cała infrastruktura, za którą trzeba płacić, o ile sam Tybet jest bardzo tanim krajem i można by tam się było i wyżywić i przenocować pewnie za jakieś bardzo niewielkie pieniądze. Niemniej jednak przybysz z zachodu jest zdany na tą właśnie organizację turystyczną. Oczywiście wszystko to idzie z Pekinu, całe to dowodzenie, zawiadowanie ruchem turystycznym i niestety każdy kilometr pokonujemy w towarzystwie minimum jednej osoby, czyli tego przewodnika, najczęściej dwóch, czyli przewodnika i kierowcy. Tak to wygląda. Twoja książka nie jest polityczna, ale skoro mówimy o tych obostrzeniach, to porozmawiajmy troszkę o wątkach chińskich, których nie da się uniknąć i one tak samo w twojej książce są obecne. Chciałem się spytać, na ile polityka doskwiera w codziennym życiu mieszkańcom Lhasy i w ogóle Tybetańczykom? Och tak, to jest bardzo, bardzo ciężkie i to ciężkie nie tylko ciężkie do zniesienia, ale też ciężkie do wydobycia z tych ludzi, dlatego że musimy sobie wyobrazić ten bardzo duży, ogromny poziom strachu, który tam jest wśród mieszkańców i niektórzy sobie z tym radzą lepiej, niektórzy gorzej, to pewnie też zależy od doświadczeń, jakie rodziny mają, ale praktycznie ta ingerencja Pekinu w życie i polityczne, i społeczne, i religijne na przykład, jest po prostu ogromna. To jest niewyobrażalne. Ja myślę, że nawet na czasach najcięższej komuny, których ja osobiście nie pamiętam w Polsce, tylko znam je z przekazów, to jednak nigdy nie było takiego zniewolenia, jakie mamy, obserwujemy w Tybecie. Na przykład wszędzie, ale to wszędzie są hasła propagandowe. Nawet taka krótka przejażdżka windą, taki czas na przejazd windą, to już jest wykorzystywane na to, żeby bombardować człowieka propagandą. Od tej propagandy, od tych plakatów, haseł, symboli nie są wolne nawet najświętsze budowle buddyzmu tybetańskiego. Są obwieszone po prostu tymi czerwonymi transparentami. To jest w ogóle okropne, straszne. I do tego dochodzi też militaryzacja. Więc to nie tylko są, powiedzmy, afisze, plakaty, ale to są też żołnierze. To był dla mnie absolutny szok. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, nigdzie indziej na świecie, żeby pod najświętszą budowlą, świątynią Dzogchang w Lhasie, stało tyle patroli policyjnych, znaczy wojskowych, i żeby ci żołnierze, tacy młodzi Chińczycy, młodzi chłopcy, bo oni mieli pewnie gdzieś po 19 lat, mierzyli, naprawdę celowali tą bronią w przechodniów i mają rzeczywiście palec na spuście. To jest coś niesamowitego. Ja nigdy w życiu nie przechodziłam przed, prawda, muszką karabinu, gdzie żołnierz miałby palec na spuście, a tam po prostu tak jest. Wspominasz o tym, jak to działa na ludzi. Ja rozumiem, że poczucie strachu, niepewności jest właściwie wszechobecne, tak? Tak, tak. To jest bardzo, bardzo okrutne, bo rzeczywiście Tybetańczycy mają w sobie to takie umiłowanie wolności i jest to, musi to być naprawdę bardzo, bardzo ciężkie do zniesienia. No i oczywiście oni nie chcą o tym mówić, to znaczy oni pewnie chcą, ale się bardzo boją, więc bardzo trudno było mi znaleźć rozmówcę, który jakoś w miarę otwarcie chciałby o tym wszystkim porozmawiać, bo ci biedni ludzie, oni powtarzają takie właściwie fragmenty, jakieś takie slogany, które im wpojono jako bezpieczne, prawda? No bo przecież nie wiedzą, kim ja jestem. Może ja jestem jakimś szpiegiem na usługach Pekinu, prawda? Jeśli zadaję takie pytania, no to trzeba, najbezpieczniej jest odpowiadać właśnie takimi pewnymi wyuczonymi sloganami. Zresztą przy wjeździe do stolicy, do Tybetu, dostaje się, czy w hotelu, czy w jakimś pierwszym miejscu, gdzie się człowiek zatrzymuje, dostaje się taką kartkę, takie 7 zaleceń dla podróżujących w Tybet.
Tybecie. To brzmi bardzo, bardzo zabawnie, ale to niestety zabawne nie jest. I tam wśród tych 7 zaleceń jest bardzo wyraźnie i tak zupełnie bezobcesowo sformułowany punkt, bodajże 3, żeby nie zadawać żadnych kłopotliwych pytań o politykę Tybetańczykom i w żaden sposób nie angażować się, nie okazywać swoich sympatii politycznych. Więc to jest wprost zakomunikowane. Tak oto władza komunikuje swoje życzenia do tutaj podróżnych turystów, więc to jest rzeczywiście ciężkie, żeby znaleźć rozmówcę, który by chciał to odblokować. Mnie się udało, bo miałam naprawdę fantastyczny, jeden z tych przewodników był absolutnie pozbawiony tego lęku. To była jedyna osoba, którą znalazłam, która była tak w taki cudowny sposób wolna od tego lęku. No i niestety boję się, że coś mogło się z nim niedobrego stać, bo jego właśnie taka swoboda komunikowania się, to pewnie nie umknęło to właśnie tym wszechobecnym oczom inwigilacji, tej pekińskiej inwigilacji. Piszesz o tym człowieku dużo. Jedno pytanie, które mnie nurtuje, to jest drugi jakby element, o którym dosyć dużo piszesz w książce, to jest buddyzm. Czy to jest ciągle podstawa duchowości Tybetańczyków? A jeżeli tak, to jaki to jest buddyzm? Jak ten buddyzm może funkcjonować w tej strefie politycznej? Tak, to rzeczywiście tak jest, że buddyzm jest po pierwsze taką niemalże tak wszechobecny jak powietrze, jak to rozrzedzone powietrze, którym praktycznie nie da się oddychać w Tybecie, nam, ludziom z nizin. Ale to jest buddyzm tybetański, czyli to jest ta odmiana tybetańska i praktycznie cały ruch oporu politycznego jest obecnie skupiony wśród klasztorów, wśród osób duchownych. Można by zaryzykować stwierdzenie, że myśl religijna czy duchowość łączy się z takim sprzeciwem wobec komunizmu, wobec ideologii idącej z Pekinu. Mimo że oczywiście w samym buddyzmie i zwłaszcza w tej jego tybetańskiej odmianie ta nieagresja, cierpliwość, prawda, pokojowe nastawienie jest też wszechobecne. I to jest, myślę, taki bardzo poważny dylemat, który wielu Tybetańczyków w sobie nosi, a mianowicie jak sprzeciwić się temu, co jest złe, bo oni wiedzą, że to jest złe, i jednocześnie w taki nieagresywny sposób, bo pewnie my w Polsce z naszej historii wynika, że raczej przeciwstawialiśmy się powstańczo, przeciwstawialiśmy się zbrojnie. Natomiast tam w Tybecie po pierwsze byłoby to bardzo ciężkie ze względu na ten poziom inwigilacji, ale też myślę, że ideologicznie byłoby to ciężkie, bo rzeczywiście oni są bardzo pokojowo nastawionym ludem. Oni mają taki bardzo drastyczny sposób reagowania czy sposób protestu. Tak. O czym zresztą też piszesz w książce, czyli samospalenie, prawda? No właśnie, więc to są takie porażające statystyki. Są takie miejsca w Tybecie, które są nazywane na przykład światową stolicą samopodpaleń. Na przykład w lasie, przy takiej kontroli ulicznej, przy takich bramkach, niemal jak na lotnisku, gdzie ludzie są rewidowani, sprawdzane są ich dokumenty, na środku miasta po prostu i trudno nie przejść przez taką, nie da się po prostu przejść dalej do kolejnej dzielnicy, żeby przez tą bramkę nie trzeba było przejść, i tam to było bardzo dla mnie porażające, jak w takiej, tak jak na lotnisku, prawda, zabierają nam, nie wiem, scyzoryk, czy nożyczki, czy butelki z wodą, czyli te wszystkie przedmioty, których nie wolno wnosić na pokład, tak tam ja widziałam olbrzymie plastikowe skrzynie wypełnione najbardziej kolorowymi, najbardziej urozmaiconymi zapalniczkami. I to się może wydawać zabawne, to wyglądało w ogóle jak jakaś instalacja artystyczna, ale to jest tragiczne, jeśli się wie, dlaczego te zapalniczki są zabierane, dlaczego ta rewizja, bo chodzi o to, żeby rzeczywiście nikt się już nie podpalił, a na pewno nie w centrum lasy, gdzie jest tak wielu turystów, gdzie to by natychmiast zostało sfotografowane, może jakiś filmik zrobiony, i to by przeniknęło do światowego internetu, bo oczywiście my o tych wszystkich statystykach nie wiemy, my wiemy tylko zaledwie o niewielu takich przypadkach,
A to dlatego, że ten internet, że te informacje nie przenikają przez ten chiński mur, prawda, cenzury i my tak naprawdę nie mamy pojęcia, co tam się dzieje, więc my wiemy tylko o ułamku, o skrawku tego oporu. Więc tak, samo spalenie, no to jest rzeczywiście tak coś okrutnego, ostatecznego i na co decyduje się rzeczywiście sporo Tybetańczyków. Często są to mnisi, ale też osoby jak najbardziej cywilne. Funkcjonują w ogóle takie metafory, bo wiadomo, te informacje mogłyby być też przechwycone przez Pekin, więc mówi się na przykład o zapalaniu lampki, o jakichś wypominkach i wtedy wiadomo, że ludzie, którzy o tym ze sobą rozmawiają na jakimś czacie czy mailowo, mają na myśli samospalenie, więc to jest po prostu no, makabryczne, jest nawet mowa, mówienie o tym jest makabryczne, ale niestety często jest to ten ostatni, jakże cichy i jednocześnie jak wymowny głos sprzeciwu. Miałaś patronkę w tej podróży. Tak. Francuska podróżniczka, pisarka, tak. Aleksandra David. Zresztą kończysz tę podróż symbolicznie w jej domu, w domu alpejskim w Digne-les-Bains we Francji, gdzie ona zmarła. Co cię przyciągnęło w tej postaci? No właśnie, ja podróżowałam sama, ale mogę powiedzieć, że faktycznie miałam towarzyszkę podróży i to i Aleksandra była taką osobą. No więc sama postać, właściwie w tej chwili w Polsce zupełnie nieznana, choć w międzywojniu ukazywały się jej książki i były niezwykle poczytne, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Więc Aleksandra to jest taka no, awanturnica, podróżniczka, feministka avant la lettre, już od dziecka taka typowa, niegrzeczna, nieposłuszna dziewczyna, panienka, która miała 1000 pomysłów na przeżycie tego swojego żywota. Zaczynała jako śpiewaczka operowa, zaczynała jako mała uciekinierka z domu. To już były takie początek jej dzikich podróży i wyskoków. Zajmowało ją bardzo wywoływanie duchów, spirytyzm. To było wtedy w tamtych czasach bardzo popularne, bo mówimy o końcówce XIX wieku. Ona jest powiedzmy mniej więcej metrykalną rówieśniczką Marii Skłodowskiej-Curie. Więc w tamtych czasach no to rzeczywiście kobieta, samotnie podróżująca kobieta, no to w ogóle było nie do pomyślenia. Najwyżej do wód mogła pojechać, a i to z przyzwoitką. A ona postanowiła do Tybetu. Mówimy o latach 20. XX wieku i w tamtych czasach Tybet był zupełnie zamknięty dla cudzoziemców, więc tam nigdy żadna kobieta spoza prawda, obszaru chińsko-tybetańskiego nigdy tam nie przeniknęła. Natomiast Aleksandra z usmarowaną twarzą, masłem, sadzą i kakaem w przebraniu pątniczki po prostu incognito przedziera się. Usmarowana, rozumiem, po to, żeby jej nie poznali, tak? Tak, żeby się przyciemnić, troszkę ubrudzić, no, żeby po prostu wyglądać na taką umorusaną pątniczkę i ta bladość, powiedzmy, francuska, żeby gdzieś tam nie wzbudziła podejrzeń, o to chodziło w tej maskaradzie. Tutaj ten talent aktorsko-operowy też jej się bardzo przydał. No i przede wszystkim jej znajomość języków. Znała tybetański, znała mandaryński. Więc ona tak tysiące kilometrów na nogach, na grzbietach jaków przemierzyła i wtedy była już na taką panią po 50, a potem jak drugi raz wyruszyła do Tybetu w bardzo podobną podróż, no to była już bliska 70, więc to w ogóle niesamowita postać ta Aleksandra i jakoś ona, jej przygody, które zresztą zapisała w takim dzienniku podróży zatytułowanym Podróż do lasy, tak mnie jakoś ośmieliły i ośmielały i tak mi jakoś dodawały otuchy w jakichś trudnych momentach mojego podróżowania, że naprawdę bardzo się zżyłam z tą moją niewidzialną towarzyszką podróży i bardzo zresztą też zachęcam do czytania tej Aleksandry, bo ona no, niesamowita absolutnie. No, miała podróżowała w zupę, przetarła szlak. Można powiedzieć, że przetarła szlak jako ta pierwsza Europejka, która rzeczywiście dociera do lasy. Dożyła 100 lat. Tak. I jeszcze przed śmiercią
chciała dalej podróżować, tak, prawda? Wystąpiła na swoje setne urodziny, rzeczywiście zażyczyła sobie nowego paszportu, bo stary już się skończył, więc a paszport trzeba zawsze mieć gotowy, pod ręką do wyjazdu, więc to też takie rozczulające. No niestety już nigdzie nie wyjechała, bo zmarła w wieku 101 lat, ale nawet ja widziałam te jej zapiski już tak na łożu śmierci, można powiedzieć, takim prawda, pismem, no już bardzo zniekształconym pewnie przez reumatyzm, te litery takie rozjeżdżające się, pisała, że chce wyruszyć, chce stąd wyjść, no po prostu ona była niespokojnym, podróżniczym duchem i nawet na łożu śmierci gdzieś miała pomysł, żeby się jednak przemieścić w innym kierunku. Także no kto wie, gdzie teraz podróżuje i co z góry ogląda. No w każdym razie taka rzeczywiście niesamowita, bardzo inspirująca postać. Maju, bardzo ci dziękuję. Życzę ci, żeby ta inspiracja nigdy nie ustała, żeby twój paszport nigdy nie stracił ważności i żeby pociąg do podróży też się nigdy nie wyczerpał. Maja Wolny była gościem raportu o stanie świata i jej książka Pociąg do Tybetu. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Mai Wolny Pociąg do Tybetu. Bardzo proszę pisać na adres raportrosiaka@gmail.com. Proszę pisać i liczyć na to, że będziecie pierwsi. Listy do młodego muzułmanina Omara Saifa Gobasza to nie jest nowa publikacja. Napisana po angielsku, co ciekawe, nigdy nie została przetłumaczona na arabski. Nie mamy też jej polskiego wydania. Dziennik New York Times pisze, że autor tej książki nie tylko daje nadzieję, ale zachęca czytelnika, by ten podążał drogą akceptacji i różnorodności. Różnorodności nie tylko wewnątrz islamu, ale także innych religii. O Omarze Saifie Gobaszu i jego książce, która nawiązuje do starej beduińskiej tradycji przekazywania mądrości młodszemu pokoleniu, opowiada Anna Dudzińska. Zanim o książce, czas na opowieść o człowieku, który własną traumę zamienił w miłość. Podglądałam go kiedyś w dubajskiej restauracji. Przyciągał uwagę jak nikt inny przy stole. On, absolwent prawa na Oksfordzie i matematyki w University of London. Jego rodzina i goście, którzy z taką swobodą zamawiali francuskie dania, że nie miałam wątpliwości, iż pochodzą z Paryża. Nie miał na sobie tradycyjnej białej kandury, a jego piękna żona nie ukrywała się w czarnej abai. Omar Saif Gobasz jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich postacią niezwykle rozpoznawalną. Był ambasadorem Emiratów w Moskwie, a potem w Paryżu. Przeszedł długą drogę, o której rzadko opowiada. Jego ojciec, Saif Gobasz, był pierwszym emirackim ministrem spraw zagranicznych. Nie miał, jak jego syn, szans na najlepsze uczelnie, ale otrzymał staranne wykształcenie w Bagdadzie. Pracował jako inżynier w Kuwejcie i Europie. 25 października 1977 roku, 6 lat po powstaniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, został zamordowany. Kula wystrzelona na lotnisku w Abu Zabi miała trafić w kogoś innego. W Abda al-Halima Haddama, syryjskiego ministra, potem także wiceprezydenta, a potem wielkiego przeciwnika prezydenta Assada. Omar Saif Gobasz, gdy umarł jego ojciec, miał 6 lat i wychowała go mama. Kobieta, której zawdzięcza wszystko. Otwartość, ale też wiarę, że ciągle jest coś do zrobienia. O napisaniu książki Listy do młodego muzułmanina zadecydował jeden moment. Syn Gobasza wrócił właśnie ze szkoły do domu. One particular day I asked him what he'd learned and he told me, well, I was told that I should hate the Jews. Tego dnia usłyszał, że jego syn w szkole nauczył się nienawidzić Żydów. Kilka lat temu w emirackich podręcznikach geografii zamiast Izraela na mapie Bliskiego Wschodu była biała plama, ale to właśnie tego dnia postanowił, że nie może zmienić wszystkich, ale może wpłynąć na swoje dzieci. Pisze dla nich listy do młodego muzułmanina. O czym one są?
O islamie, o tym, co haram i halal i dlaczego. O tym, że 70% muzułmanów nie czyta i dlaczego należy to zmienić. O tym, jak zadawać pytania i że nie ma pytań, których zadać nie można. O tym, że technologia nie tylko łączy, ale i izoluje młodych ludzi. Mam syna w wieku dziecka ambasadora. Zapytałam, jak bardzo różniłyby się nasze listy. Nie wydaje mi się, żeby były one tak różne. Oczywiście piszę te listy w kontekście islamu, dla muzułmanina, ale sprawy, które poruszam, są w gruncie rzeczy uniwersalne. To kwestie wątpliwości, które mamy, pozornej tylko pewności, manipulacji, ale też pytania o to, jak pozostać młodym i być optymistą, czasami naiwnym. A wszystko to w świecie, który tak pędzi do przodu. To dotyczy nie tylko młodych, również nas. W życiu i polityce decyzje podejmowane są błyskawicznie. I jest bardzo ważne, żeby młodzi ludzie mieli świadomość tego, co dzieje się na świecie. To wcale nie oznacza, że oni mają się tylko uczyć i czytać. Oni muszą mieć świadomość pewnych problemów, a dojrzałość dopiero przyjdzie. To wszystko chciałem napisać w mojej książce. Wszystko zaczęło się od muzułmańskiego kontekstu. To był czas radykalizacji. Właśnie pojawił się ISIS. Tak było, gdy zaczynałem pisać, ale im bardziej się w to zagłębiałem, badałem te problemy, zdałem sobie sprawę, że dotyczy ona podobnych trosk i Żydów, i chrześcijan. Pisano do mnie z amerykańskich synagog, gdzie czyta się tę książkę. Okazało się, że dotknąłem ważnych kwestii w sposób, jakiego bym się nie spodziewał. A jak możemy przekonywać młodych, nie tylko naszych synów, do tego, że musimy żyć w świecie pełnym różnorodności? To trudne. Jeden z najbardziej lekceważonych problemów to fakt, że młodzi chłopcy właściwie składają się z testosteronu. Problem polega na tym, co zrobić, by dobrze go spożytkować. To dotyczy różnych społeczeństw. Jak możemy coś zrobić, nie wykorzystując ich? Jednym sposobem jest zatrudnienie ich za grosze. Wtedy szybko odkrywają, że historie z przeszłości, mit wielkości, radykalizacja, a nawet popełnianie przestępstw, to pozornie łatwiejsze i przyjemniejsze życie. Z takimi problemami spotykamy się na przykład rozmawiając o gettach Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. To się nazywa strukturalna niesprawiedliwość. Ona przekłada się na różne sfery naszego życia, tylko wcale nie chcemy o tym rozmawiać. Mówimy o tym, o, to radykalni muzułmanie, a islam jest tu tylko kontekstem. A z drugiej strony ja na przykład pochodzę z kraju, w którym strach przed muzułmanami staje się coraz bardziej widoczny. Nawet jeśli jest ich u nas naprawdę niewielu. Dlatego muszę zapytać, jak czujesz się żyjąc w świecie, gdzie właśnie ci radykalni muzułmanie mają głos? Po pierwsze, musimy powiedzieć, że fundamentalistów nie jest tak dużo, jak myślimy, że jest. Po drugie, to bardzo ważne, żeby zrozumieć, że my wszyscy jesteśmy ludźmi. Strach jednego człowieka w Polsce ma swoje odbicie w strachu jakiejś osoby w świecie muzułmańskim. Jeśli będziemy koncentrować się na tym strachu, jeśli pozwolimy, by on określał nasze życie, to przegraliśmy. I oczywiście, że to wymaga odwagi, by stanąć i powiedzieć, ja się nie boję. Albo boję się, ale wiem, co należy zrobić, by się jakoś przystosować. Ale czy jestem optymistą, jeśli chodzi o kwestię islamu w Europie? Niekoniecznie. Może być jeszcze gorzej? Nie, myślę, że jest wystarczająco źle. Musi być więcej głosów z naszej strony, ze strony muzułmanów. Głosów, które powtórzą, jaka jest nasza koncepcja Europy. Czy rozumiemy Europę, która nie chce muzułmanów? W arabskich krajach trwa debata o tym, czy Europa ma swoją tożsamość, czy raczej tożsamość jest ciągle dookreślana przez jej różnorodnych mieszkańców. Ja uważam, że Europa ma swoją tożsamość i asymilacja jest najlepszym sposobem, w jaki możemy podziękować, że nas przyjęła. Wielu moich braci muzułmanów opuszcza świat arabski z powodu tego, że nie potrafimy nim dobrze zarządzać. To dlaczego mamy teraz jechać do Europy i tam ten system wprowadzać? Prawdę mówiąc, on po prostu nie działa najlepiej.
To ważne, byśmy wracali do naszych krajów i myśleli o tym, jak ten system naprawić. To powinno zaprzątać nas, muzułmanów. I o tym właśnie piszę w książce. Wzywam nas do wzięcia odpowiedzialności za siebie i za świat dookoła nas. Ale tak niezwykle silny głos jest jednak rzadkością. To, co odkryłem po napisaniu książki, to fakt, że wielu ludzi przyznaje mi rację. Mówią, trafiłeś w sedno. Musimy wziąć odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy. To oznacza także wzięcie na siebie winy. Tyle, że to wzmacnia i można wtedy coś zmienić. I zaczynasz lepiej rozumieć własną sytuację. Jeśli bym zaakceptował argumenty, jakimi na Zachodzie posługują się zwolennicy islamofobii, to niczego bym nie zrozumiał. Musiałbym wtedy krytykować i krzyczeć, jak śmiecie mnie atakować. Ale ja próbuję zrozumieć, skąd bierze się ten strach. Patrzę na siebie oczyma innych. Używam ich, by przeglądać się, jak w lustrze. Wtedy zaczynam myśleć, a może jest coś na rzeczy? Może komunikuję się w jakiś niewłaściwy sposób? To, co mnie martwi, to fakt, że twoja książka nie została nigdy przetłumaczona na arabski. Napisałem ją po angielsku. W tym języku się wychowałem. Została przetłumaczona, ale nie byłem z tego zadowolony. Jej koncept jako taki wymaga pewnego wyjaśnienia. Będzie przetłumaczona. Pracuję nad tym i to się stanie. Konieczne było stosowanie autocenzury. Bardzo często musiałeś się cenzurować. Nie. Cóż, jest sposób, w jaki chciałem się komunikować. Po pierwsze, pisałem to dla dzieci, kogoś, kto ma 15 lat. Musiałem uprościć moją koncepcję. To pozwoliło mi lepiej zrozumieć samego siebie. Kiedy zaczynałem ją pisać, wszystko było bardziej skomplikowane, ale właśnie to uproszczenie pomogło mi wszystko zrozumieć. Ale oczywiście są ludzie, których nie chciałem tą książką dotknąć, bo to właśnie oni mają być częścią debaty. Częścią umiejętności dyskutowania jest szacunek dla drugiej strony. Więc szanuję tych, z którymi się nie zgadzam, bo uważam, że oni mają ważne rzeczy do opowiedzenia i w przyszłości będą częścią rozwiązania problemów. To czas na ostatnie pytanie. Jakie były reakcje? Książka została dobrze przyjęta. A synowie? Co oni mówili? Synowie kochają ojca. Ale reakcje były naprawdę dobre. Minęło już tyle czasu i nie mogę uwierzyć, że ciągle podpisuję książkę i otrzymuję maile. To wielka satysfakcja. Omar Saif Gobasz, autor listów do młodego muzułmanina w rozmowie z Anną Dudzińską. I to już prawie koniec wakacyjno-książkowego raportu o stanie świata. Przypominam wszystkim chętnym, że warto wspierać nasz program, bo dzięki temu rośnie jak na drożdżach. I możemy go dla Państwa przygotowywać dwa razy w tygodniu, nawet w wakacje. Patronom z serca dziękuję. Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, Chris Wawrzak, dziękujemy za uwagę. Na koniec jeszcze cudowny egipski zespół Cairo Key. والله معاي صغير بيت في واحدة الصبح بتفرد ضفايرة وعيال بتقوم من النوم تجري عليا من غير حتى ما تفتح عينها والله معاي صغير كوباية شاي وبوسة حب ورضا بالحال وجرايد أخبار عال وابتسامات الناس في الشارع ترجع تاني زي زمان وصباح الفل في وشك دايما من عسكري مهموم تعبان نفسه يسلم خدمة ويجري يروح بيته ينام منكم ساري زهقان من الزحمة من تاكسي في شارع غرقان والله معايز إلا تلاتة جنيه تا
دمني دمغة وخد من نسر وكوباية شاي لموظف غلبان والله ما عايز إلا بطاقتي يا ناس حتى ولو من غير عنوان والله ما عايز غير الشغل لا كلام يعني ولا حديد ولا قالوا قلنا ولدت وعد وحواديت ولا زر ونم وهيصة فاضية وتخبيط ومقف وانت بتتكلم ضحكة غش وتصبيط والله ما عايز حد عبيط والله ما ناقص طنطيط والله ما عايز بعد الشغل غير اني اروح تعبان من الحر وبطوح ولا حبيبي قلبي بتضحك ولا طراوت بيت بتاخدني ترد الروح هم الدنيا في لحظة يروح ولا عيالي بيجروا عليا ويحضنوا فيا ياخدوا الشنطة يقلبوا فيها ياخدوا الحاجة الحلوة ويجروا وبعد الظهر اقرا الجورنال وانت اجمل شيء في الدنيا واقفة بتكوي بالقمصان وتبصي لي وانا تعبان والله ما عايز غير حضنك واتغطاه وانام